No i niestety. No, słuchajcie, i tak czasem właśnie w życiu bywa, że kiedyś trzeba wreszcie to poskręcać. O. Nie wiem, że jak zaraz ktoś mnie tutaj objedzie, bo jak ja to robię, bo to spartańskie warunki, w takich warunkach się komputera nie składa, ani go nie czyści. Spokojnie, dzisiejsze podzespoły to już nie jest to, co było w 1999 roku, gdzie jeszcze były zasilacze AT, stacje dyskietek i inne dziwne rzeczy. Teraz to podzespoły komputerowe, mogę wam szczerze, przyjaciele, powiedzieć, że są bardzo wytrzymałe. Teraz są podzespoły komputerowe bardzo wytrzymałe, to nie jest to, co było kiedyś, że one, no wiecie, one też wtedy były wykonane nie wiadomo jak też i ich wytrzymałość była kijowa. Teraz wytrzymałość tych podzespołów jest niezła, nawet mogę powiedzieć. Tak, mam dwie wtyczki zasilania do karty graficznej, więc mogę sobie dwie sztuki wrzucić. No dobra, sobie tą śrubkę znajdę zaraz w swoich zapasach. Składamy komputer. Powiem szczerze, wszystko w tym komputerze to jest dosłownie na styk. Tutaj pomiędzy radiatorem procesora a krawędzią to mamy dosłownie pół centymetra. To było i tak już tak upchnięte po prostu, żeby siedziało jak na styk. Wódkę możemy już zakręcić, bo już nie będziemy nic czyścić. Czyszczenie, powiem szczerze, że wyszło bardzo dobrze. Nie ma śrubka, mam szczerze, śrubka mi się gdzieś zgubiła i nie mogę jej znaleźć. Zobaczmy, czy wszystko mamy podpięte. Kabelek Bluetooth jest, jest dobrze. Wszystko jest podpięte. O, coś mi tutaj, powiem szczerze, jakby nie dochodziło. Nie, wszystko doszło. Wszystko ładnie doszło. Dobra. Teraz ostatnia faza, czyli skręcenie. Więc widzieliście, tak wyglądał u mnie super komputer. Trochę to zajęło, ale powiem szczerze, jest. Ja się nie martwię o takie rzeczy. Jak coś, że zwarcie będzie, bo żeś wodą lał, to teraz masz za swoje i tak dalej. Słuchajcie, tak szczerze, ja mam takie, wiecie, uwagi gdzieś. Mam prostą zasadę, jak przestanie działać, to się naprawi. I tyle. Trzymajcie się i na razie. Pozdrawiam.